Wiecie, jak już się wkurza, dlatego pójdziemy od razu tutaj. Ale dworek. Ale widać, że palił się dach. No. To jest z tej strony z wejścia. Mhm. Widać, że już od dawna nikt tego nie pilnuje. Wszystkie elementy metalowe są już wyrwane stąd. No. Tutaj wybuchł pożar, ale widzę jakieś wyposażenie nawet. Jest tego wyposażenia sporo. O kurde. No i to dość nietypowe wyposażenie. No. Uważaj, tam podłoga trochę się zapada. O, piec zdemontowany już, szkoda. No. Wszystko zadymione. Nie mogę wam pokazać wszystko w całości, jak wyglądało w oryginale. Ładnie kredens. Tutaj kredensik kuchenny. O. Też jakieś wejście boczne, coś jak przedpokój. Tu ktoś wyniósł jakiś kufer, zobaczymy go później. Ładna kropka. Patrz, tu tutaj chyba wchodzili, tu można było odwiesić kurtkę. No. To widzę. Toaleta. Tutaj wejście na górę, a tutaj co mamy? A, to łazienkę. Łazienkę, ale wanny już nie ma. Jakiś złomiarz sobie zabrał. O kurde, ale zawalony. O kurde, tu naprawdę trzeba uważać. To śmierdząca sprawa. Z wejściem tutaj. 1971 rok, wiosna. Mhm. Taka ala witrynka. Kurde, ile śmieci. Wylęgarnia bakterii. No. Fu. Zapewne śpią tutaj bezdomni. Tutaj łazienka. Tu kolejne pomieszczenie. Papiery. Ja powiem ci, że dziwię się, że wiesz, że tak przy samej drodze wygląda jak, jakby była typowa ruinka, ale okazuje się, że jest troszkę wyposażenia. Zejście do piwnicy? Tak. O kurde. A tutaj co? Balkonik? balkon, jakieś auta. Obok jest czynna firma, więc wiesz. Tylko te schody, ja bym im nie ufał, ja sobie wyjdę pierwszy, ty po mnie. Podobno węgla nie ma, a tak to. Miał. No. Myślę, że jak przyjdzie kryzys, to zniknie i to. No i żebyś wiedział. Tu chyba było więcej tego. No. Tutaj rozpałka. Jakieś stare gazety, książki. A tutaj mamy ciekawe rzeczy. Jakiś mały domek drewniany, zeszyty. Zeszyt do arytmetyki od Haliny. Tutaj Halina uczyła się liczyć. 64. 60. Geografia. No. Żabki metalowe. Lampa. I chyba to byłoby tyle tutaj. Jeszcze pomieszczenie obok jest ciekawie. No to idziemy. Krystian coś znalazł. Zaraz zobaczymy co. Ja dodam już, że jestem tutaj trzeci raz. Kurde, ile gazet. No patrz na to tutaj. 1951. No czekaj. 48. Takie przeglądy górnicze. Technika szyb. Kurde, a to? 1950. A tutaj patrz na to. 48. Kurde, 70 parę lat. O kurde. Motoryzacja 1948. To co tu było? A myślałem, że będzie ilustrowane. Chociaż jest trochę zdjęć. Jakie fury. No kurde. Co jeszcze ciekawego tu będzie? Takie przeglądy górnicze tu są. A tu też? Wiadomości górnicze. Wiadomości górnicze. Aż drapie w gardło. No. No ale ciekawe księgi. Wszędzie ich pełno. Z tyłu już nic nie ma. Chociaż może jakieś napoje znajdziemy wyskokowe. Tu coś jest. To, ale nie ma etykiety, szkoda. Ej, mamy. A, pusta. Wódka czysta. Dobra. Idziemy zobaczyć resztę tego pięknego domu. Tutaj jest ten płotką. No widziałem wcześniej. Przetwory. zostało jedynie jeszcze jedno pomieszczenie, to? No. I potem góra. Będzie to położyć na minę. Ale to jest praktycznie nie ma. Mhm. Tutaj się nic nie zachowało. Można uderzać od razu na górę. O, piękne, kręte schody. Wszystko w drewnie. I tutaj widzę, że większość strawiona przez ogień. Serio, coś się złamało pode mną. To jak już to tutaj bardziej. Chociaż to też niepewne. Lepiej tu nie chodzić. Normalnie... Da się wejść tam od drugiej strony. To jest normalnie. Chodź tu. Taki klimat to pomieszczenie ma. O kurde. Dach się zarwał. Leci, że aż strach tutaj chodzić. Bardzo łatwo można znaleźć się na dole, piętro niżej. Deski strzelają pod nogami. Ale nie powiem, klimat jest. No. O, tutaj chyba ktoś cały czas nocuje. No. Zobacz, bo świeża pościel. Ja widzę. O kurde. No i tu ma fajnie widoki na ogród, zobacz. No. No ale się ustawił chłop. Proszę. Dobra. Tutaj co? Toaleta. To jest też ciekawe pomieszczenie. Zaraz dojdziemy. To też niepewne. Ale wejście na balkon. Nie. Czekaj, trzeba powoli iść. Nie idź za mną. Spoko. Jak spadnę, to tylko raz. To się ugięło, ja pierdolę. No, ugina się. Ale ja doszedłem do balkonu. Tylko lepiej na niego nie stawać. On może runąć jak cała reszta. Tu się wszystko ugina pod nogami. I tak delikatnie strzela. Nie możemy tędy wyjść. Dobra, tutaj już chyba wszystko widzieliśmy. Można powoli schodzić na dół. No, tutaj nic nie znajdziemy. Jakichś rysunków plemienia Iwa Kumbo. No. Kolejne miejsce klimatyczne, które odwiedziliśmy, troszeczkę zaminowane, musieliśmy uważać. Dobra, tu już wszystko widzieliśmy. Możemy spokojnie stąd wychodzić. Patrz, jak to wygląda generalnie. Szkoda, że się nie zachowało w całości. Dobra, wychodzimy stąd. A z wami się już powoli żegnamy i do zobaczenia na naszych kolejnych wyprawach. W kilku jeszcze będzie towarzyszył mi Krystian. Później pewnie spotkam się z Adamem z Halo Urbex, który też będzie uczestniczył w moich wyprawach. Ale zobaczcie, jaki klimat. jak domek jakiś papajaki. Wszystko zarośnięte. Dach delikatnie spalony. Dobra, na razie trzymajcie się, do zobaczenia.